Witam Was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny upalny dzień, jak żeby inaczej. I tak przed chwileczką właśnie tutaj rozmawiałam z jedną osobą, że kiedyś takie upały też były. To nie jest jakaś tam nowina, ale były kilka dni, tydzień, maksymalnie półtora i było jakieś wytchnienie, a teraz drugi miesiąc już mamy takie upały, no i jest ciężko. Ludzie już są zmęczeni tymi upałami. No powiem, że ja też już bym chciała takiego troszeczkę wytchnienia, troszkę chłodu. A dzisiaj dla odmiany kurpie. Pokaz wycinankarstwa i jak to kiedyś wycinano firanki, różnego rodzaju takie ozdoby, no bo przecież kurpie słyną z tego, że w oknach były firanki wycinane, różne takie pająki robione ręcznie i to dzisiaj tutaj będzie. Będzie pokaz garcarstwa, wielu innych rzemiosł, kultury takiej kurpiowskiej, no i przede wszystkim bartnictwo, bursztyniarstwo. I chyba tak naprawdę, no nie mogę powiedzieć, co najbardziej mnie interesuje. Bartnictwo prawdopodobnie, wycinankarstwo, bursztynie, no wszystko. Jednym słowem wszystko, jestem bardzo tego ciekawa. No i też między innymi chcę Wam pokazać, tym, którzy nie mają o tym pojęcia, nie zderzyli się z tą kulturą, nie mają okazji być w tym regionie, w regionie Kurpi, które są naprawdę piękne, mają piękną tradycję, piękne stroje ludowe. Zresztą zaraz zobaczycie. Tutaj z samego skansenu już kilka odcinków u mnie na kanale jest, bo ilekroć jestem, przyjeżdżam tutaj, ale dzisiaj pokażę Wam z całkiem innej strony, innej perspektywy. Leży on nad Narwią i tam śmigają sobie kajakami po tej Narwi ludzie. Tutaj też można wypożyczyć właśnie kajaki, popływać. Jest też taka, jak to nazwać, no taki stateczek, który rejsowy, którym można sobie popływać po Narwi. A na dole jest pełno stoisk, będą zaraz pokazy. No i tutaj te najciekawsze będę chciała Wam pokazać, jak wyglądało rzemiosło kiedyś, jak to wykonywano, bo tutaj będzie to wszystko tradycyjnymi metodami. Być może uda się z kimś porozmawiać, żeby troszeczkę przybliżyć Wam dany temat. Oscypki różnego rodzaju, sery wędzone, bunce podpuszczkowe, jakie tylko kto chce. I wiecie, co mnie tak trochę śmieszy? Że kiedyś, jak się jechało w jakiś region Polski, na przykład w góry, to charakterystyczne dla gór były skóry zwierzęce, owcze przeważnie, wyroby z wełny, oscypki. Jak jechało się nad morze, to były różnego rodzaju muszelki, statki, ryba. A dzisiaj nawet na kurpiach możemy kupić sobie oscypki, możemy sobie kupić muszelki i ciupagę. No to jest takie pomieszanie kultury regionalnej i dla mnie takie trochę, no chyba nie powinno tak być. Region powinien kojarzyć się z regionem, dany asortyment tego regionu również powinien się z nim kojarzyć, a nie jadąc nad morze kupować wyrób charakterystyczny dla gór. Też tak myślicie? Myślę, że większość z Was też tak myśli. To jest tak, po 5, to są po 4. Po 14. Reklamóweczka? Tak, bo może mi się zdawało, że będzie troszeczkę chłodniej. Ale no nie, duchota jest niesamowita. Dobrze, że mam frotkę, bo w tych moich gęstych włosach jest naprawdę, słuchajcie, gorąco. Lipkę teraz właśnie grają. Bardzo ładny utwór. No i tak siedzę tutaj, słucham. O, teraz to ja mogę żyć. Całkiem inaczej. Skrzypki, jakie wziąć do dekoracji. I tutaj pierwsza odsłona dzisiejszego filmu. Mam przyjemność rozmawiać z panem Andrzej Staszkiewicz, Tkadzidła, to jest spichlerz Tkadzidła. I pan tutaj wykonuje rękodzieło, czyli rzeźba w drewnie i nie tylko z tego, co widzę, tak?
Tak, rzeźba w drewnie to takie podstawowe zajęcie, które od dawna wykonywałem. Po 3 latach rzeźbienia ściągnąłem je w stronę instrumentów i także robię i rzeźbę, i instrumenty. Skąd takie zainteresowanie? Czy to jest Pana pasja z lat młodzieńczych i Pan szedł w tą stronę? Czy to raczej taka gdzieś przygoda jest nabyta? Pierwsza motywacja to była chęć dorobienia do chudziutkiej pensji. 25 lat temu nie było łatwo. Czyli jak przy większość tak, z nas. Tak. Widziałem, jak na festynach ludowych koledzy sprzedają swoje dzieła i jakieś pieniądze z tego mają, a ja, że zarabiałem bardzo mało, więc postanowiłem takie świątki, figurki świętych robić i jakoś weszłem w klimaty rękodzieła ludowego i zostałem twórcą ludowym. I takie pytanie odnośnie tych figurek. Czy każde drewno nadaje się do rzeźbienia? Jakie jest najlepsze? Bo ja słyszałam, że akacja, lipa, że są dobre do rzeźby. Każde drewno to jest kwestia doboru narzędzi wyobraźni. Może być kamień, może być metal. To jest kształtowanie formy, czyli realizacja naszych marzeń, myśli poprzez kształtowanie materii, która jest dostępna. A że mamy drewno dostępne, więc drewno jest podstawowe. Lipa. A pan ma jakieś takie ulubione swoje drewno? No, miękkie gatunki, bo wtedy najmniej narzędzia się niszczą i najłatwiej, najszybciej. Czyli lipa. Lipa, tak. Najbardziej miękka. Widzę tutaj też, że pan chyba robi takie różnego rodzaju bębenki, instrumenty, tak? Bębenki też, na przykład ten jest mojego wyrobu. Mhm. Z tym, że to było robione w ramach projektu Mistrz Uczeń, który jakby, którym patronował Instytut, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. I tam złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i w ramach tego dofinansowania zrobiliśmy 4 instrumenty. Zwykle robi się 1 w projekcie, my zrobiliśmy 4. To jest ligawka, bębenek, skrzypce i basy. Mhm. Czyli instrumentarium dawnej kapeli kurtyńskiej. Pytanko. Bęben, jak się robi, to jest oczywiście cały tutaj złożony proces. Skóra musi być odpowiednio przygotowana. Ile trwa proces robienia takiego tutaj, bo to jest akurat nie tamburynek, tamburyn chyba to jest. To jest bębenek obręczowy, tak się nazywa w tej nomenklaturze naszej. Mhm. Bębenek składa się z obręczy drewnianej, brząkadełek i naciągnięta skóra, tylko że sposób naciągania jest taki, żeby można było regulować. W tej chwili jest ciepło, więc się luzuje, żeby membrana odpowiednio pracowała. Jak jest wilgotno, to się podkręca. I do tego jest pałka. I 2 główne rytmy, tak jak tu koledzy grają. Także w każdej chwili z bębenkiem mogę do kapeli dołączyć i wspomóc kolegę, który będzie. Naciągnięcie skóry wbrew pozorom tutaj jest bardzo istotne. Tak. Ona musi być cały czas dociągana. Ona musi być regulowana w zależności od potrzeb, ale proces produkcji polega na zrobieniu obręczy za pomocą odpowiedniej formy i na gorąco. Potem zamontowanie takich blaszek, które dają dzwonienie, a naciągnięcie skóry jest najtrudniejszym procesem. To skórę trzeba najpierw przygotować. Ona musi być namoczona i dopiero wtedy naciągnięta, zabezpieczona obręczami, żeby to nie spadło w odpowiedni sposób. Skóry też sami wyprawiamy. Od myśliwych można pozyskać, bo oni tego nie biorą. Przeważnie zostawiają dla zwierząt leśnych. I tutaj jaka najlepsza jest skóra, z jakiego zwierzęcia? Czy to już nie ma większego znaczenia? Kozia skóra, ale używamy też sarny. Czyli tak jak Tatarzy, tak. Oni głównie koziej skóry tak, to, używali. To, co było dostępne. Bo Indianie znowu bizonium, czyli to tutaj, co to, jest co dostępne było w regionie. Lokalnie dostępne, to było przetwarzane. To jest tak jak rzeźba, tworzenie dzieła pewnego. Także mieliście okazję tutaj liznąć, bo to jest tylko liźnięcie tego tematu. Zobaczcie, tutaj jest lira, którą też pan wykonał i to jest instrument, który dostosowuje się tak naprawdę do każdej muzyki, ale chyba najbardziej pasuje do kurpioskiej. Słyszycie to brzmienie? Dla was.
To jest słynna Lipka. Tak, właśnie mówię. Praktycznie każdy utwór można wykonać. Tak. Powiem króciutko, lira, źródła mówią, że źródła wskazują, że w XI wieku już taka lira była. Była wykonana we Francji w jednym z zakonów i służyła do celów liturgii. Mhm. Potem się upowszechniła, była wszędzie w takich przybytkach religijnych. Potem trafiła na dwory królewskie nawet. Dla Ludwika XIV był jakby szczytowy okres rozwoju. I potem jak wchodziły kwartety smyczkowe, muzyka się doskonaliła, to lira już była przeżytkiem i wtedy trafiła do prostego ludu, do karczmy, do wędrownych śpiewaków i kolejny renesans przeżyła, kolejną odsłonę. XIX wiek to jest wiek wędrujących lirników, którzy wtedy pełnili jakby rolę mediów, przenosili informacje. Tu nawet w Ogniem i Mieczem można zaobserwować, tak, że była na dworach i nawet ci tacy obchodni, objeździ. Wędrowni dziadowie. O, wędrowni dziadowie chodzili i z tymi lirami, tak, no nawet z Zagłoba. To jest osobna historia. Tak. Potem wojny wyniszczyły instrumenty, ludzie wyginęli. Na przykład w Rosji Stalin wszystkich wyłapał, uwięził i stracił wszystkich lirników. A tam była bardzo bogata historia. I po wojnie na Podkarpaciu Stanisław Wyrzykowski wznowił jakby budowę lir, wznowił tradycję liry korbowej. I jego uczeń Stanisław Nogaj, słynna postać, najlepsza pracownia w Polsce. Mhm. U niego ta lira była, razem robiliśmy w jego warsztacie z najlepszych gatunków drewna. I z jakiego to jest drewna? To jest jawor. Jawor i to taka odmiana rezonansowa, cenna. Także jest, można powiedzieć, wspólne nasze dzieło. Czyli lira teraz tak wraca do łask pomału. Popyt jest ogromny i możliwości wykonawcze są raczej tylko to blokują, bo to jest żmudna robota, to jest 2 miesiące takiej pracy. No i tutaj trzeba już specjalisty, żeby to wykonać. Tak jak się dom buduje, tak się buduje lirę korbową. Dokładnie. Ale jest niesamowity. Nawet muzyka rockowa jest wykonywana na tym instrumencie. Mm-hmm. Uniwersalny. Ta jest trzystrunowa, prościutka, ale spotkałem modele, nawet grałem takie, które mają 16 strun i więcej. Nawet 3 oktawy, także w pełni funkcjonalny instrument do każdej muzyki, nawet do muzyki poważnej. I są filmy na YouTubie, można pooglądać, koncerty na lirze korbowej. Tak. Przepiękne rzeczy. A jak się nazywa ten instrument? Lira korbowa. Korbowa. I fascynuje tym swoim dźwiękiem. No, ten... Pan Andrzej Staśkiewicz, niezwykła osobowość, niezwykła wiedza, charyzma i przede wszystkim talent. To jest człowiek kilku talentów. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję być tutaj na takiej uroczystości, szukajcie pana Andrzeja. Chętny do rozmowy, do udzielania takich informacji na temat tego, co robi, na temat regionu. Człowiek pasjonat, człowiek, można powiedzieć, orkiestra, człowiek renesansu. Takich ludzi już jest coraz mniej i lgnijmy do nich, bo od nich możemy czerpać jak z takiej potężnej księgi. Idziemy dalej. Cinanka kurpiowska zaczęła powstawać bardzo dawno temu. Tak naprawdę to wtedy, kiedy pojawił się papier, ludzie z konieczności, tutaj można powiedzieć, na kurpiach zaczęli wycinać różne wycinanki po to, żeby ozdobić sobie mieszkanie. I pierwsze wycinanki były tylko czarne, bo taki był papier, natomiast jak pojawiały się inne kolory, no to po prostu ludzie wykorzystywali. Wycinały kurpianki nożycami do strzyżenia owiec, początkowo z konieczności, bo tylko takie były, to była kowalska robota. Kowale robili takie nożyce, strzygli owce ludzie i służyły tak naprawdę do wszystkiego, co trzeba było ucinać. To są nożyce właśnie ze stali dobrej, twardej. Można je dobrze wyostrzyć i tak naprawdę do dziś są najlepsze do robienia wycinanek, ponieważ nie trzeba tych nożyc rozsuwać, one mają sprężynę, naciska się tną, puszcza się, one się rozchodzą i następne wzory można wycinać.
No i słuchajcie, w drodze do bursztynu, żeby zapoznać Was troszeczkę z kunsztem bursztynu, jego pochodzeniem, jak to się obrabia, tutaj trafiłam do chałupki i jest pani Zofia Gadomska, która jest tutaj prawdziwą kurpianką w stroju ludowym. No i tak odnośnie bursztynu, tutaj może pani powie kilka słów, jak to było kiedyś, bo czy ten bursztyn noszono bardziej z takich wierzeń ludowych, czy zdrowotnych? Ja, to co ja słyszałam od rodziców, to bursztyn to nosili i przede wszystkim do stroju, jako ozdoba dziewczyn, ale i jedno i drugie służyło ludziom, bo ponieważ ja mieszkam, jestem rodaczką Kadzidła, obok Kadzidła jest taka piesecznia, tam była kopalnia tego bursztynu, jeszcze teraz nawet niedawno z Gdańska tam przyjeżdżali do tej kopalni, a powiedzenie kiedyś to było takie, że mogła dziewczyna, która miała wychodzić za mąż, nie mieć nic, ale jak miała bursztyny, to liczyła się bogatą. Bo kiedyś bursztyn, to tak, to co moi rodzice opowiadali, to kosztowały dwie krowy, żeby... Czyli to był majątek. Czyli to był majątek, tak. I to było takie coś w rodzaju posagu, czy... Coś w rodzaju posagu. Tak. Czyli ten coś bursztyn rodzaju... musiał być. Tak. To było naprawdę bardzo cenione, bo ja już w tej chwili, no ja nie jestem taka młoda. Ja nie, no ale pamiętam. Pani kwitnie. Dziękuję. Ale to ja tamte czasy bardzo pamiętam, jak mówili o tym bursztynie, że właśnie to coś w rodzaju posagu było. Każda ubiegała się o to, która nie miała bursztynów, no to znaczy, że była bardzo biedna. Bardzo dziewczyna. Biedna. Tak. Czyli też tak można powiedzieć, nie każdy ten bursztyn miał. Nie. To był też taki wyznacznik z statusu. Tak, nie każdy. Tu na naszym terenie to w ogóle byli ludzie, teraz jest trochę tak inaczej, ale żyli bardzo skromnie, bardzo biednie, także bursztyn, ponieważ bursztyn był, że tak powiem, pod ręką, no to tam kto był sprytniejszy, to sobie zdobył. I nie był bursztyn szlifowany tak jak w tej chwili, tylko tak jak leci. Tam czyli taki czysty, cięty, nieobrobiony. Taki, myśmy mówili, że to cięty. Tak, taki po prostu jak jest. No a jak na przykład tata kupował takiej pannie, córce, to on już kupował taki oszlifowany, czy raczej nie też było taki... Nie było szlifowany. Nie. Wtedy. Jeżeli pamiętam, mój tata jak taką bryłkę bursztynu zdobył, to tak lekko młotkiem stukał, żeby go pokruszyć, a później wypalał dziurki, żeby to był bursztyn. To były lata przedwojenne. Czyli już dawno temu. Dawno. Historia piękna, jak całych tutaj kurpi, tak dzisiaj w odcinku będę Wam tutaj w migawkach to wszystko pokazywać, żeby się dowiedzieć, wracać do tej kultury, zapoznać się z nią. Trzeba tutaj po prostu przyjechać, te święta odbywają się tutaj corocznie i naprawdę można zasycić taki głód swojej wiedzy, czego Wam życzę, żeby Wam się chcieć ruszyć tyłki tutaj na kurpie, zapoznać się z tą kulturą. Muszę Pani powiedzieć, że kurpie żyli biednie, ale są naprawdę utalentowani. Bo tak. Życie zmusiło do... Może biednie, takiego... jeżeli idzie o status, ale jeżeli chodzi o kulturę, to niezwykle jest, bogate. Tak, i tak. Tutaj dlatego, to bogactwo właśnie, widać na każdym kroku. Tak, dlatego, że byli biedni, to musieli coś sami, bo przecież kurpie to byli wygnańcy. Moja babcia, co prawda, pochodziła z Bieszczad, całkiem inny region Polski, ale też powtarzała, że bieda zmuszała do wyciśnięcia ze siebie talentu. Tak. Jeżeli człowiek nie chciał, żeby się z niego śmiali, to musiał coś po prostu sobą pokazać tak samo. I tutaj, no, taka była kiedyś Polska. Tak. Historia bursztynu jest bardzo ciekawa, geneza jego powstawania i przede wszystkim właściwości nie tylko ze względu od strony ludowej, ale też zdrowotnej. No przed chwileczką mieliśmy okazję porozmawiać z przesympatyczną panią kurpianką, która poza kamerą również powiedziała nam wiele takich ciekawych historii. No i tutaj samo słowo bursztyn wywodzi się od niemieckiego Bernstein, co znaczy kamień, który się pali, a z litewskiego słowa jantar, jantares. I on
W zasadzie ten tutaj na kurpiach nie ma nic wspólnego z tym bursztynem, który pozyskuje się nad morzem. No i historia powstawania bursztynu też jest, to nie jest tak, że on w ogóle powstaje z żywicy. To jest nic innego jak żywica drzew iglastych, które istniały 40-45 milionów lat temu. I ta żywica sobie spływała, skapywała na ziemię i później po przykryciu piachem przechodziła proces tak zwanego dojrzewania, co zgarnęła po drodze, ściekając z drzewa, to już zostało w niej, dlatego często są zatopione mrówki, jakieś fragmenty skrzydełek roślin. No i jak wiadomo, no, miliony lat zrobiły swoje. Ziemia zmieniała pod wpływem ruchów tektonicznych swój kształt, więc tu powstały morze, tu powstały gdzieś tam lodowce przeszły i ten bursztyn znalazł się w różnych miejscach i różny proces on przechodził. Proces powstawania bursztynu jest długi, tutaj nie będę mówiła, ale też ma on niezwykłe właściwości lecznicze i powinny nosić go osoby, które chorują na tarczycę, bo zawiera on bardzo dużo mikroelementów, wapń, żelazo, potas, fosfor, który wpływa właśnie na regulację tarczycy, też uspokaja, wycisza, pomaga łagodzić choroby nerek, co mało ludzie o tym właśnie wiedzą. No dzisiaj zgłębiamy te tajniki, robimy badania, mamy już sprzęt odpowiedni ku temu, żeby zrobić pomiary, co zawiera bursztyn w sobie, jakie ma pierwiastki, no i dochodzimy do takich właśnie wniosków, że jest on leczniczy. Także bursztyn powinno się nosić, mieć go na szyi, w kieszeni, na ręce, zależy kto, jakie ma problemy. Generalnie bursztyn jest takim symbolem radości, zadowolenia, ciepła przede wszystkim. I osoby, które noszą bursztyn, chyba są takie bardziej pogodne. I tutaj odnośnie miodu, odnośnie bartnictwa, taki bardzo fajny wierszyk trafiony. A wiersz Adama Chętnika. Bogata jest Palestyna, lecz puszcza bogatsza i basta. Tam miód rzeką płynąć zaczyna, u nas na drzewach wyrasta. Przed chwileczką słyszeliście fajny wierszyk, który tutaj współgra z tymi barciami stojącymi. Temat barci jest bardzo szeroki i mnie naprawdę fascynuje. Tutaj odcinki też już o tym były, ale tak w skrócie, dzisiaj mówimy pszczelarz, pszczelarstwo. Kiedyś był bartnik, bartnictwo. I o ile dzisiaj pszczelarzem może zostać tak naprawdę każdy, wystarczy tylko wziąć sobie książki, troszeczkę chcieć i tym pszczelarzem można zostać. Tak kiedyś bartnikiem niestety można było tylko zostać po dziedziczeniu w linii męskiej. Też bartnikiem nie mogła zostać kobieta. Dzisiaj kobiety pszczelarzami mogą być, są pszczelarki. Kiedyś byli to tylko mężczyźni. I taki bartnik był namaszczony przez króla z racji tego, że barcie nie były tak jak dzisiaj ule. Stoją sobie w każdym ogródku przydomowym, jeżeli byśmy chcieli, czy w pasiece. Kiedyś barcie były wysoko, wysoko na drzewach i taki bartnik za pomocą sznura, on się tam wspinał. Także raz, że to było ciężkie, niebezpieczne. No i było w lesie. A las do kogo należał? Do króla. Więc żeby takie barcie móc obsługiwać, trzeba było mieć pozwolenie króla. No i bartnik generalnie był namaszczonym przez króla. On miał pewne przywileje, bo mógł pozyskać daną ilość drewna z tego lasu, mógł do lasu bezkarnie wchodzić. No i co? No i płacił taką daninę królowi w postaci miodu. I jeżeli dogadał się z królem, że płacił mu daninę w postaci miodu, to był szczęśliwy, bo zostawał mu wosk. Wosk, który był w tamtych czasach, no i do dzisiaj jest, ale w tamtych czasach był niezwykle cenny i który to miał niesamowitą wartość. Był takim produktem płatniczym, w związku z tym zapewniał bartnikowi dostatnie w miarę życie. Jeżeli zaś daniną miał być wosk, no to miód też bartnikowi zostawał, ale to już nie było takie
zadowalające Bartnika, jak on by tego chciał. Temat Barci niesamowity. Później oczywiście Barcie ewoluowały, schodziły na ziemię, w takiej postaci były ustawiane. One były dziane na początku. Pszczoły, wiadomo, pszczoła to jest owad, goniony własnym instynktem i znajdował swoje miejsce w dziupli. Stąd później właśnie dziano Barcie na modłę dziupli. Nie nazywało się to dłubanie, dziubanie, czy jakby tam ktoś sobie wymyślił. To się nazywało dzianie i też do tego były odpowiednie narzędzia i po wydzianiu takiej Barci tutaj te pszczoły były hodowane. Dzisiaj tutaj wszystkie obiekty są pootwierane, można zajrzeć. No i w związku z tym jestem tutaj w jednej z chat. Przepięknie wykonane kwiaty z bibuły, firanki koronkowe, to o czym już mówiłam, i różne takie motywy dekoracyjne, charakterystyczne dla Kurpi. Ale co mnie tutaj najbardziej zainteresowało, to tutaj to na tym okapie. Kto wie, co to jest? Podejrzewam, że część z Was już wie. To są figurki, tak zwane byśki, które robi się z ciasta chlebowego. Ciasto, które jest zagniecione, wyrośnięte. Formuje się w takie różne zwierzątka i później jest ono wrzucane do wrzątku, sparzane i wsadzane do pieca, żeby się utwardziło. I tak wyglądają byśki. Fajne, nie? Festyn zostawił już za sobą tylko wspomnienie. Ja już jakiś czas temu wróciłam do domu, ale tak odnośnie bursztynów jeszcze tutaj chciałam Wam powiedzieć, że mają one nie tylko działanie lecznicze w postaci naszyjnika na szyi, na tarczyce, czy bransoletki na ręce, noszenia w kieszeni na nerki, ale też, jak się okazuje, kiedyś bardzo takie powszechne było stosowanie nalewki z bursztynu. Z tym tylko, że to już musiał być bursztyn nieoszlifowany, broń Boże lakierowany, czy jakiś taki nabłyszczany. Musiał być taki prawdziwy, nieociosany, prosty, wykopany, co dopiero obmyty. I taki bursztyn zalewało się 50 gram czystego bursztynu pół litrem czystego spirytusu. I taką nalewkę odstawiało się na około 2 tygodnie i po 2 tygodniach była ona gotowa do użycia. I teraz można było ją używać na 2 sposoby. Jeden sposób to zewnętrznie wcierać 2-3 razy dziennie przez 2 tygodnie, a drugi oczywiście doustnie. No i tutaj 20-25 kropelek na szklankę herbaty, soku, wody i taką szklankę przez dzień wypijać też przez 2-3 tygodnie. No i to wpływało, miało takie działanie pomocnicze przy bólach kości, bólach stawów, bólach takich kostno-mięśniowych. I kiedyś to było stosowane. Ludzie w dawni przodkowie, w dawnych kulturach wykorzystywali wszystkie zioła, wszystkie kamienie, minerały i wiedzieli, jak je wykorzystać. My dzisiaj okazuje się, że zaczynamy powracać, poszukiwać informacji na temat, jak wyleczyć się w miarę naturalnie, wspomóc się naturalnie metodami leczenia, ale tej wiedzy brakuje. No i tutaj warto jest, jeżeli ktoś ma jakieś zapiski, książki, posiada wiedzę na ten temat, dzielić się. Warto jest wybierać się właśnie na takie imprezy regionalne, na spotkania, na festyny, bo tam można się dowiedzieć bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli są jeszcze takie osoby starsze, jak tutaj w tym filmie, bo to naprawdę są kopalnie wiedzy. Młodzi uczą się na podstawie teorii, ale te starsze osoby mają za sobą kilkudziesięcioletnią praktykę i wiedzę od swoich rodziców, od swoich dziadków, która przed wojną była wiedzą bezcenną.
I właśnie takie osoby powinny być, póki jeszcze są, najbardziej oblegane i powinniśmy od nich czerpać, bo są chętne udzielić informacji, przekazać to, co same wiedzą. I wiecie, co życzę Wam, żeby jeżeli kiedykolwiek będzie w Waszej okolicy taki festyn, takie źródło wiedzy, żebyście ruszyli się na spotkanie z tą wiedzą, na poznawanie tajników właśnie takich ciekawostek, chociażby jak tutaj ja się miałam okazję z nimi zapoznać. Tego Wam, kochani, życzę. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, jeszcze się trochę tutaj pochuśtam, bo jest dosyć fajna pogoda, zbliża się wieczór, zrobiło się teraz przyjemnie, no i można sobie siedzieć. Do następnego!